gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w czwartkowej audycji Goście Dnia, a dzisiaj w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej mam przyjemność gościć Pana Krzysztofa Kaliściaka, kierownika Ciechanowskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Witam bardzo serdecznie. Temat, którym się na początku zajmiemy, będą koszary w Ciechanowie. Co się dzieje w tej chwili z koszarami? Koszary pozostają na dzień dzisiejszy w zasobie nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego. Czy agencja dba o koszary? Agencja dba o koszary z tego, co wynika z kontroli, które prowadzimy na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków. Kilkukrotnie był kontrolowany w dość krótkim czasie. Trzeba powiedzieć, że agencja wywiązuje się z obowiązków zarządcy. Obiekt jest dozorowany. Jakieś drobne uszkodzenia budynków, szczególnie tutaj jeśli chodzi o dachy i obróbki blacharskie, są na bieżąco remontowane. Także no, tak jak powiedziałem, wywiązują się prawidłowo z obowiązków i w tej chwili można powiedzieć, że tym budynkom nic złego się nie dzieje. Poza tym, że są nieużytkowane, co powoduje jednak degradację powolną, także tutaj trzeba by jak najszybciej dążyć do zagospodarowania. No właśnie, jaką formę zagospodarowania widziałby Pan dla ciechanowskich koszar? No idealnie by było, gdyby wróciło wojsko lub obiekty byłyby zagospodarowane dla celów obronności na przykład, albo obrony cywilnej, nie wiem, magazyny jakieś, czy miejsce ćwiczeń jednostek jakiejś tam obrony, czy Gwardii Narodowej. Natomiast tutaj takie propozycje, które padały ze strony Urzędu Miasta Ciechanowa, też oczywiście to są dobre rozwiązania. Była propozycja mieszkań socjalnych i siedzib organizacji pozarządowych. No, okazało się, że koszary nie będą za darmo, że trzeba zapłacić, poza tym trzeba niemałe pieniądze włożyć w zagospodarowanie. Także tutaj, z tego co wiem, ta idea upadła. Natomiast no, małe jest zainteresowanie, powiem szczerze, ze strony inwestorów. Tak naprawdę jeden inwestor się pytał, co tam ewentualnie można zrobić. Mówił, że ma jakiś pomysł, ale było to około rok temu, jak się kontaktował i od tamtej pory w zasadzie nie odezwał się nikt w tej sprawie. Trzeba wspomnieć również starania muzeum, który jeden z obiektów, jeden z budynków, konkretnie sztabowy, chciało pozyskać na potrzeby magazynów muzealnych, pracowni konserwatorskich muzealnych. No niestety tutaj nie udało się niestety tego zrealizować. Także no, czekamy na inwestora, który by miał pomysł oraz środki na zagospodarowanie. Co tam mogłoby być? Na pewno mieszkania, na pewno jakieś biura, hotel. Myślę, że to by się doskonale nadawało. Tylko czy jest potrzeba w Ciechanowie kolejnego hotelu? No więc to jest właśnie pytanie takie, które trzeba zadać od razu na początku, rozmyślać, co dalej z tymi koszarami. W dużych miastach, w dużych aglomeracjach potrzeby właśnie na usługi hotelowe, lofty są o wiele większe niż w miastach takich jak Ciechanów, dlatego tutaj jest taki, no jest problem z znalezieniem inwestora, który mógłby to zainwestować. Cena zakupu koszar to jedno, natomiast adaptacja ich na jakikolwiek inny cel niż taki, dla którego były zbudowane, no to są kolejne grube miliony, kilkadziesiąt milionów prawdopodobnie trzeba było zainwestować. Tutaj trzeba powiedzieć, że adaptacja na przykład na mieszkania to jest duży zakres prac niż na przykład na magazyny muzealne. Mm-hmm. W mojej ocenie można by po prostu, tak jak to się mówi popularnie, prawie że z biegu wejść tam z regałami i niezbyt ciężkie przedmioty, na przykład magazyny archeologiczne, tam zlokalizować. Mm-hmm. Natomiast mówię, to zależy od tego, na jaką funkcję i tutaj, jeśli chodzi o takie zaadoptowanie na hotel czy mieszkania, to są poważne środki. Mhm. Agencja Mienia Wojskowego ma problem ze sprzedażą koszar, nie ma zainteresowania do kolejnych przetargów, nie zgłasza się nikt chętny.
Też powodem tego stanu rzeczy jest wielkość koszar. To jest ogromny teren, dużo hektarów i dużo budynków. Wiem, że Agencja Mienia Wojskowego próbowała podzielić tą nieruchomość. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Jedną z zasad opieki nad zabytkami jest integralność jakby zespołów tutaj w tym konkretnym przykładzie, to jest zespół koszar. Ale jeżeli nie będzie zainteresowania w trosce o koszary, żeby po prostu nie niszczały, nie stały puste, czy zgodzi się Pan na podział koszar na mniejsze nieruchomości? To zależy, jakie będą, że tak powiem, propozycje zagospodarowania. Nie wykluczamy tego. Natomiast na dzień dzisiejszy, szczerze mówiąc, nie było takich jakichś pomysłów. No, poza tym jakby wnioskiem muzeum, które chciało zaadoptować ten budynek jeden sztabowy. No, ale to też pozostało w sferze projektów tak naprawdę. Nie było oficjalnych wystąpień. No, wcześniej był pomysł wydzielenia strzelnicy, wyłączenia jej spod ochrony konserwatorskiej. No tak, tutaj Agencja Mienia Wojskowego miała pomysł, żeby podzielić tę nieruchomość i wydzielić część niezabudowaną. No właśnie, która zapewne by się sprzedała. Teren właśnie na cele deweloperskie. Tak, na pewno by się to sprzedało. Natomiast pan minister nie skreślił tego terenu z rejestru zabytków, nie zgodził się. Uważam, że to oczywiście jak najbardziej słusznie, ponieważ zakładając, że ktoś by się zajął, jakaś firma podjął zagospodarowania całego zespołu, ten teren można by wtedy adoptować na, nie wiem, cele rekreacyjno-sportowe, jakieś, no wiem, zieleń. Myślę, że to w tym kierunku powinno pójść. Miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś inwestor, który będzie zainteresowany zakupem i wykorzystaniem ciechanowskich koszar i że nie spotka ich los koszar w Pułtusku, bo z tego co wiem, one mniej więcej w tym samym czasie zostały zbudowane. Tak, one powstały, te koszary w Pułtusku i w Ciechanowie w latach 80. XIX wieku, w konsekwencji w sumie powstania styczniowego, także i architektura bardzo podobna, zastosowane materiały. No właśnie, zastosowany materiał wysokiej jakości, co powoduje, że mury są zdrowe, budynki są zdrowe, w dobrej kondycji. Tak, to trzeba powiedzieć, że budynki ponad stuletnie, jednak tutaj i cegła, blacha na dach i wszystko jest tak dobrej jakości, że no, naprawdę przy dbałości może postać naprawdę wiele lat jeszcze. Miejmy nadzieję, że będzie komuś jeszcze wiele lat służyć, a nie niszczyć. Musimy być o tym przekonani. Jak w Pułtusku. No dobrze, zmieńmy temat. Temat dość przyjemny. Radni Ciechanowa na ostatniej sesji Rady Miasta przesunęli pieniądze w budżecie, 240 tysięcy na, i o ile dobrze pamiętam, na iluminację Zamku Książąt Mazowieckich. Co Pan na taki pomysł, na taką inicjatywę? No, uważam, że to bardzo cenna inicjatywa. Na pewno to się przyczyni do upiększenia Ciechanowa. Na błoniach wokół zamku odbywają się imprezy plenerowe. Wtedy ten iluminowany zamek będzie świetlnym tłem dla różnych imprez. Niekoniecznie o jakimś takim historycznym charakterze. A czy kształt tej iluminacji był z Panem konsultowany? Czy Pan doradzał coś? Rozmawialiśmy z Panią wiceprezydent. Sugerowałem, żeby tutaj zaangażować jakąś specjalizowaną firmę. Jest ich na rynku wiele. Wskazałem tylko, aby tutaj szukać rozwiązań w kierunku oświetlenia zalewowego i żeby to było światło o ciepłej barwie. To jest taka naczelna zasada wypracowana, jeśli chodzi o iluminację zabytków. I chyba nie tylko, no ale powiedzmy. Żeby podkreślić kontur piękny i kształt. Oczywiście, no i żeby to światło, tak mówię, było ciepłej barwy, żółtej bardziej niż na przykład fioletowej, bo też takie kiedyś tam bywały, co zupełnie kłóci się z zabytkowym charakterem. Ale no, jestem przekonany, że to będzie dobrze zrobione i myślę, że to przyczyni się do tego, że wszyscy jakoś będziemy się tutaj mogli zachwycać również wieczorem naszym zamkiem. My, mieszkańcy Ciechanowa, tak, ale czy Pana zdaniem też turystycznie to uatrakcyjni tę część miasta? Niewątpliwie tak. Być może zamek nie leży przy jakiejś takiej przelotowej drodze, chociaż teraz jak pętla będzie otwarta tutaj między Gostkowską a Wojska Polskiego, na pewno, nie wiem, czy z tamtej strony będzie podświetlony zamek tak naprawdę, ale
na pewno to będzie, będzie duża atrakcja. Jako przykład chciałem tutaj wymienić kościół w Baboszewie, który jest wieczorem pięknie widoczny już z kilku tam kilometrów, z tym, że tam się zjeżdża z góry z kierunku Pońska. Kościół jest wysoki, jakby dominuje nad miejscowością, ale to pokazuje, jak można w ten sposób uatrakcyjnić widok, no, miejscowości czy dzielnicy. Polecam jednak chwilę spojrzeć w czasie wieczornej podróży przez Sochocin na kościół. Sochocin czy Baboszewo? Sochocin, przepraszam, powiedziałem Baboszewo. Tak. A to całkiem niedaleko i nie wiedziałam, że jest... też neogotycki kościół. I też nie wiedziałam, że jest podświetlony, więc chętnie się wieczorową porą wybiorę na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak wygląda. Pomówmy teraz o wieży ciśnień. Obiegowa nazwa wieża ciśnień. Ona całkiem niedawno pojawiła się na łamach mediów, znów rozsławiona za sprawą portalu World Geography, który uznał ją za jedną z najciekawszych wież na świecie, w gronie dziesiątki najciekawszych wież na świecie się nasza Ciechanowska znalazła. Czy to zainteresowanie wieżą jest nadal? Czy ucichło? To znaczy, no nie śledzę na co dzień mediów, na pewno wzbudziło zainteresowanie nie tylko w Ciechanowie. Myślę, że tutaj... Zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Potencjalnych inwestorów też. Muszę powiedzieć, że kilka osób się do mnie zwracało z zapytaniem, jak można ewentualnie zagospodarować tę wieżę, a raczej jakie można by ewentualnie zmiany, czy można, co można by dodać do tej wieży. Wieża została wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków i w związku z tym wszelkie działania budowlane muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Czyli tutaj od razu uwaga dla potencjalnych inwestorów. Terenu i wieży nie można kupić i natychmiast następnego dnia wieżę rozebrać i sprzedać na złą, bo jest w ewidencji. Jest w ewidencji zabytków i ja myślę, że to świadomość już jest powszechna. Oczywiście no, słyszałem też kontrowersyjne wypowiedzi, że po co nam to takie tam nie wiadomo co. No, żelastwo. No, ja myślę, że tutaj no, to jest naturalne, że nie wszystkim się to musi podobać, natomiast najważniejsze, że jest zainteresowanie, tak myślę. Jest to istotny element w krajobrazie tutaj Ciechanowa, ta wieża. My na co dzień przyzwyczajeni do jej widoku, prawie że jej nie dostrzegamy. Jednak muszę powiedzieć, że po tych jakby no, szumie medialnym, czy może tych informacjach medialnych, zainteresowanie wzrosło na pewno. Pytają mnie znajomi z innych miast, jak to tam z tą wieżą. Natomiast może być to rzeczywiście na przyszłość dość istotny, mam nadzieję, i pozostanie element krajobrazu tutaj tej dzielnicy przemysłowej, która sama w sobie nie jest zbyt atrakcyjna, a ta wieża, no, tak jak mówię, nie każdemu się musi podobać, jednak jest niepowtarzalna, czy tam jedna bardzo nieliczna taka forma. Wpisała się już w krajobraz. Tak, tutaj myślę, że warto, tak, żeby została zachowana. No tak, dziwnie by było, gdyby w tym miejscu tej wieży nie było. Do jakich celów mogłaby być wykorzystana, bo na pewno nie do celu, dla którego została stworzona? Znaczy, to już nie jest do tego używana, czyli do gromadzenia wody dla zakładów przemysłowych. Też podzielam zdanie, że utrzymywanie czegoś tylko, żeby utrzymywać, jest no, może nie kontrowersyjne, no, ale to wiadomo kosztowne. No, stawia się również pomniki, które dużo kosztują, a tak naprawdę tylko cieszą oko, prawda? No, poza tym, że upamiętniają, jeśli to są osoby, znaczy no, osoby lub wydarzenia. Upamiętnia myśl techniczną z tamtych na pewno, czasów, natomiast prawda? Też można powiedzieć, że to jest element jakby, no, może zdobniczy, to przesadzam, ale element krajobrazu, który tak jak żeśmy wspomnieli przed chwilą, wpisał się w krajobraz Ciechanowa, jest zauważalny, rozpoznawalny w kraju i nie tylko przy głównej drodze. Ale warto by nadać wieży jakąś funkcjonalność. Znaczy, były takie pytania od potencjalnych inwestorów, no, tam między innymi ktoś by chciał zrobić ten wieżę, taki taras widokowy. Także no, nie chcę więcej zdradzać, bo proszono mnie, żebym tego lepiej nie opowiadał. Natomiast jest to może nie ikona, ale może można tak powiedzieć Ciechanowa w tej chwili. No miejmy nadzieję, że też w przypadku wieży znajdzie się ktoś, kto w ciekawy sposób ją wykorzysta.
No były zapytania kilku inwestorów i to w krótkim czasie, także miejmy nadzieję, że to nabierze rumieńców i zostanie to coś realizowane. Mhm. Pomówmy teraz o remoncie hotelu Polonii, który trwa, tam się dużo dzieje. Czy pan nadzoruje ten remont? Hotel Polonia jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym mamy, że tak powiem, obowiązek tutaj pieczy nad tym remontem, nad wszelkimi pracami remontowymi. Inwestorem jest samorząd powiatowy. Tu trzeba powiedzieć, że no w sposób, można powiedzieć, wzorcowy zostały te procedury, wszystkie wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, projektowej, budowlanej wykonane. Trwają prace. Jestem w zasadzie no, przekonany o tym, że tutaj uda się to zaadaptować. Tym bardziej cieszy, że jest to przy głównym ciągu miasta, przy deptaku. No, będą tam instytucje kultury, przecież tam ma być... Mnie najbardziej cieszy, że Hotel Polonia jest przywracany do swojego pierwotnego, przedwojennego wyglądu. A to na pewno, bo został przebudowany w czasie wojny przez Niemców. Natomiast będzie to kolejny jakby element... No, na którym można zawiesić, jak to się popularnie mówi, oko na ulicy Warszawskiej, ale też tam jeszcze podkreślić tą funkcję, myślę, warto. Bo deptak, bo Związek Literatów, bo jakaś kawiarenka literacka, myślę, że to jest akurat dobre miejsce do tego, żeby tam sobie na chwilę wejść, czy może dłuższą chwilę, kupić książkę, na jakieś spotkanie z ciekawym pisarzem. Także jestem przekonany, że jednak to będzie sukces tutaj. Też jestem o tym przekonana. Widziałam projekt końcowy, jak będzie Hotel Polonia wyglądał. No te gzymsy przedwojenne, te zdobne balkony. No przepięknie to wszystko no wygląda. No tak, myśmy się tutaj przyzwyczaili, że to taki no, płaska, jakaś taka szara bryła. Obdarta. Tak, natomiast na szczęście zachowały się no, ikonograficzne przekazy, fotografie, także jest możliwość, była możliwość wykonać projekt prawie no, że, no, idealny, odwzorować to, co było i, no, i przybędzie nam naprawdę jakaś tam perełka tutaj w ważnym miejscu miasta. Już w przyszłym roku, w 2016 roku jest planowane zakończenie prac przy hotelu Polonia. Ostatni temat, jaki chciałam z panem poruszyć, to jest mur przy Urzędzie Miasta Ciechanów. Mur z cegły. Pojawiały się pomysły zburzenia tego muru, że on po prostu szpeci, zasłania piękną, odremontowaną bryłę ratusza i dobudowaną do niego część. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? Znaczy, to nie jest temat nowy, rzeczywiście pojawiał się bodajże w tamtym roku, może dwa lata temu, natomiast nie zgadzam się z opinią, że to szpeci tutaj ratusz, otoczenie ratusza, ten mur. On jest w tej chwili rzeczywiście trochę zaniedbany. Przy niewielkich nakładach, to znaczy oczyszczenie tej cegły, uzupełnienie drobnych ubytków, nabierze to naprawdę waloru, którym będzie można prawie zawiesić oko. Jest to mur historyczny, który powstał w międzywojniu, więc za chwilę może będzie miał już 100 lat. Jest to historyczna wartość, ponieważ daleko, żeby nie szukać, w opisie tej zbrodni hitlerowskiej ze stycznia 1945 roku w opisach jest, że ci zabici, zamordowani leżeli pod murem ratusza, na podwórzu ratusza. Także ja myślę, że pozbawienie Ciechanowa tego muru, to jakby, który Ciechanów nie jest bogaty w zabytki, no byłby dużym błędem. I moim zdaniem ten mur powinien pozostać. No bo tak jak mówię, jest opis tych ofiar na podwórzu, pod murem, no, gdzie nie ma muru, nie ma podwórza. Może i ofiar nie było, no bo nas tam różnie to rozwijać. Jestem przekonany, że mur powinien zostać. Czy te prace konserwatorskie, o których pan wspomniał, które warto było właśnie wykonać, czy one są zaplanowane? Czy pan będzie wnioskował o to, żeby coś zrobić z tym murem, zabezpieczyć go w jakiś sposób? Znaczy przyznam, że w ostatnim czasie nie rozmawiałem tutaj z władzami miasta, czy nie kontaktowałem się w tej sprawie, natomiast jakby niski nakład, który jest wymagany do tego, żeby to naprawdę podnieść taki walor estetyczny tego muru, myślę, że nie powinien być problemem tutaj dla miasta. To nie jest poważna inwestycja, natomiast wartość historyczną mur ma na pewno poważną. Na pewno tak, natomiast myślę, tutaj to kosmetyka tak naprawdę. No miejmy nadzieję, że też niedługo
mur zyska nowe oblicze, mur przy Urzędzie Miasta. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim państwa gościem był dzisiaj pan Krzysztof Kaliściak, kierownik ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. I przypominam, że powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na ostatniego w tym tygodniu gościa dnia zapraszam państwa już jutro tradycyjnie o 13.10. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Edyta Szewczyk.